cześć i chwała Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Święty Jedynemu i na pożytek nasz zbawienny. Czyta nam Kościół Święty Matka Nasza na niedzielę po wniebowstąpieniu Pańskim lekcję wyjętą z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, bądźcie roztropni i czuwajcie w modlitwach, a nade wszystko miejcie trwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość osłania mnóstwo grzechów. Bądźcie gościnni, jedni dla drugich, bez szemrania. Jako każdy z was otrzymał łaskę, tak niech usługuje jeden drugiemu, na wzór dobrych szafarzy rozlicznej łaski Bożej. Kto przemawia, niech wygłasza Słowo Boże. Kto posługuje, niech czyni to z przekonania, którego udziela Bóg, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. I Ewangelię zapisaną u świętego Ewangelisty Jana, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy wysłuchajcie. Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On o mnie świadectwo dawać będzie i wy świadectwo dawać będziecie, bo ze mną od początku jesteście. To wam powiedziałem, abyście się nie zrażali. Wyłączą was z synagog, a zbliża się godzina, że każdy, kto was zabijać będzie, uczyni to mniemając, że Bogu wyświadcza przysługę. A to wam uczynią, bo nie znają Ojca ani mnie. Ale to wam powiedziałem, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, wspomnieli na to, żem ja wam powiedział. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. A zbliża się godzina, że każdy, kto was zabijać będzie, uczyni to mniemając, że Bogu wyświadcza przysługę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy cały szereg ważnych informacji. Z jednej strony Pan Jezus zapowiada, że przyśle Ducha Świętego, który przypomni apostołom wszystko, co Pan Jezus powiedział. A więc jego zadaniem nie będzie nauczać czegoś nowego, a tylko dopilnowanie tego, aby apostołowie faktycznie przekazali naukę Pana Jezusa. I dalej Pan Jezus mówi o tym, że wy będziecie dawać o mnie świadectwo. A więc Duch Święty przypomni wam, wy będziecie dawać o mnie świadectwo. I jak do tej pory wszystko jest bardzo, wydaje się być bardzo proste i przyjemne. Natomiast chwilę potem następuje informacja, co będzie dalej. Duch Święty wam przypomni, będziecie dawać świadectwo i będą was za to zabijać. Taki jest prosty ciąg myślowy, który przedstawia Pan nasz Jezus Chrystus swoim apostołom. Wizja być może lekko straszna, ale jednak bardzo, bardzo prawdziwa. I jak dobrze wiemy, apostołowie faktycznie do zesłania Ducha Świętego obawiali się tego. Samo zesłanie Ducha Świętego znajdzie ich zamkniętych w wieczerniku z obawy przed Żydami, jak czytamy, a więc oni się boją. Boją się, że faktycznie ktoś może po nich przyjść, że faktycznie ktoś może ich postawić przed sądem, że faktycznie ktoś może ich ukarać. Ale od tego momentu, gdy już Duch Święty przyszedł i nie tylko przypomniał im, co Pan nasz Jezus Chrystus nauczał, ale również dał im tą siłę potrzebną do tego nauczania, oczywiście nic nie jest w stanie już ich zatrzymać. Wychodzą odważnie i nauczają. I jak dobrze wiemy z historii Kościoła, faktycznie świat ich za to zabija. I nasz los, naszego losu nie powinniśmy sobie wyobrażać szczególnie inaczej. Drodzy wierni, każdy katolik powinien być gotowy na spełnienie się dosłownie na nim tych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa. Każdy katolik ma w obowiązku świadczyć o Panu naszym Jezusie Chrystusie, szczególnie ten, który jest już po bierzmowaniu. To jest właśnie ten sakrament świadka. Od tego momentu już człowiek otrzymuje właśnie te łaski, które są potrzebne do tego, aby zaświadczyć nawet wtedy, kiedy potrzeba będzie przelać swoją krew. I stąd ten słynny policzek udzielany przy sakramencie bierzmowania, który ma właśnie pokazać,
że odtąd jesteś świadkiem Chrystusa, nawet jeśli będzie trzeba w Jego imię przelać krew. A więc każdy z nas musi mieć tą gotowość. I ważne jest, żebyśmy od czasu do czasu sobie o tym przypominali. Łatwo bowiem nam przychodzi pogrążyć się zupełnie w tych rzeczach doczesnych. Wprawdzie pamiętać może o modlitwie, pamiętać o mszy świętej i być przekonanym, że Pan Bóg jest w naszym życiu na pierwszym miejscu. Ale tak teoretycznie jest na pierwszym miejscu, a w praktyce 99% naszego czasu o Nim nie pamiętamy. Zajmujemy się rzeczami zupełnie światowymi, zajmujemy się wszystkim innym, tylko nie Panem Bogiem, tylko nie Panem naszym Jezusem Chrystusem. I oczywiście w takim stanie nie ma szans, abyśmy faktycznie mogli zaświadczyć naszą krwią, abyśmy faktycznie znaleźli w sobie siłę do tego, żeby w razie potrzeby oddać nawet własne życie za to świadectwo, świadectwo Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc jedna rzecz, bądźmy tego świadomi, że to może nas spotkać i że my musimy być gotowi. I w jaki sposób mamy być gotowi? Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, co jest naszym prawdziwym, najważniejszym celem. I musimy zastanawiać się, czy faktycznie do tego celu dążymy, czy nasz zwykły dzień prowadzi nas do tego celu, czy nas od tego celu odciąga. Prostą metodą na weryfikowanie tego jest codzienny rachunek sumienia. Nawet jeśli ma być on bardzo krótkim, nawet jeśli on ma trwać dosłownie 5 albo nawet i 3 minuty, to mimo wszystko może on przynieść wielkie owoce. Bowiem on przypomina nam o tym, że mamy cel, jeden konkretny cel i że wszystko albo nas do niego prowadzi, albo nas od niego odciąga. I gdy w tym kontekście spoglądamy na nasz dzień i dostrzegamy, że faktycznie tutaj było to, to i to, co mnie odciągnęło od tego celu, to przynajmniej jesteśmy świadomi, nie żyjemy od tak po prostu z dnia na dzień, rzucając się w naszą codzienność, tylko faktycznie reflektujemy, zastanawiamy się właśnie w kontekście naszego jedynego celu. Jest to dosyć prosta metoda, którą serdecznie Wam, drodzy wierni, polecam. Pamiętajmy przy tym, że w rachunku sumienia nie jest najważniejszym, aby z całą szczegółowością zbadać wszystkie nasze grzechy. Wielu ludzi zniechęca się wobec rachunku sumienia, bo podchodzą do niego i próbują. I schodzi im 10, 15 minut, 20, 30, a wciąż jeszcze są na pierwszych godzinach dniach. Może dnia, może to jest lekko przesadzone, ale ogólnie rzecz biorąc jest takie ryzyko, że człowiek może bardzo szczegółowo próbować zbadać każdą minutę swojego dnia, ale nie o to w rachunku sumienia chodzi. Najważniejszy w nim jest żal za grzechy. Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli żal i postanowienie poprawy. A więc wystarczy bardzo często nawet dosyć ogólne spojrzenie na nasz dzień. Jeśli rozpoznajemy właśnie kilka ważnych grzechów, nie znaczy to koniecznie, że to są grzechy ciężkie, po prostu takie, gdzie świadomie i dobrowolnie popełniliśmy jakiś grzech lekki. Jeśli je rozpoznajemy, może nam tutaj pomóc poznanie naszej wady głównej. Jeśli wiemy, jakie grzechy najczęściej się pojawiają, to wtedy łatwiej jest też zrobić później rachunek sumienia właśnie myśląc o tych grzechach. I znajdujemy kilka takich grzechów i właśnie wzbudzamy w sobie żal. Zastanawiamy się, jak się poprawić. To naprawdę nie wymaga dużo czasu. To nie wymaga też tak naprawdę dużo pracy, bo nie jest najważniejszym, żeby rozdrapywać wszystkie brudy, które gdzieś tam popełniliśmy w ciągu dnia. Najważniejsze jest, żeby podnieść te oczy do Pana Boga, żeby Go przeprosić i żeby prosić Go o siłę. I w ten sposób może nam to pomóc. Faktycznie pamiętać o Panu Bogu, pamiętać o naszym jedynym celu, i mieć również tą siłę do tego, żeby w razie potrzeby, kiedy Pan nasz Jezus Chrystus tego od nas zażąda, mieć siłę, aby dać świadectwo nawet za cenę naszego życia. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.